Dzień dobry, kochani, witajcie w ten cieplutki. Z tym cieplutkim to troszeczkę przesadziłam. Tak, dobrze widzicie, leżę dalej w łóżku, jest godzina 10:05. Nie ukrywam tego. Dlaczego mam ukrywać prawdę przed wami, skoro taka jest prawda? Po co mam być kimś, kim nie jestem? Dzisiaj mam tak, sklepy, muszę jechać przymierzyć Russellowi rower. Wypiłam już jedną kawę, zaraz wypiję drugą, robię dla was filmiki. Dzisiaj mam szkolenie przez online. Dzisiaj trzeba dokupić coś. Dzisiaj nagram dla was kolejny obiad. Również będą zakupy, również ten cały dzień coś, także teraz robię dla was filmiki, bo już nic nie mam, żeby nie zabrakło, żebyście mieli co oglądać, bo pomimo tego wszystkiego, że bardzo mało mam czasu na przyjemności, bo YouTube to dla mnie naprawdę wielka przyjemność, to jeszcze co? To wiem, że czekacie z utęsknieniem na to, co jest u mnie. Jak widzicie, trochę bawię się makijażem, poznaję dużo nowych ludzi, wszystko dzieje się fantastycznie koło mnie, ale słuchajcie, no po to żyjemy, żeby sobie ulepszać, nie pogarszać. Wiadomo, że znajdą się osoby, które będą wtykać nosnie w swoje sprawy albo życzyć nam wszystkiego, co najgorsze. Ale nie martwcie się, wszystko się ułoży, bo los jest w naszych rękach. No, a ja mam zamiar ten los naprawić. I nie czekać na gwiazdkę z nieba, tylko sama po nią sięgnąć. Właśnie tak. Śliczne moje kurteczki, przepiękne kwiatuszki. Słuchajcie, mam tyle jedzenia, że normalnie zawsze dużo jedzenia zostaje. I tak, słuchajcie, tu już mam low. Damy na low. Na razie. Albo damy na high, a później zmniejszymy na low. O, widzicie? Tutaj są żeberka wstawione. I teraz już je umyłam, opukałam i tutaj zostało mi trochę sera, chorizo i papryki. Do tego za chwilę jeszcze wkroję dużą ilość pomidorów i to wszystko mi będzie bulgotać. Ja troszeczkę dodam wody, żeby mi się sos wytworzył i to będzie dzisiaj z ziemniakami. Mam młode ziemniaki, także będę ugotuję później ziemniaki, zrobię jakąś suróweczkę i takie właśnie oto danie. Tak, bardzo tłuste, bardzo wysokokaloryczne, ale na takie właśnie dzisiaj mam ochotę, bo jest brzydka pogoda, a zresztą lubię czasami tłusto zjeść. Oczywiście nic tu nie dodajemy tłuszczu, bo ser ma dużo tłuszczu, chorizo ma dużo tłuszczu, żeberka są tłuste, także no, takie. Nie nagrywałam wam tego, naprawdę mam bardzo mało czasu, dużo roboty. Ważne, że teraz tutaj mogę chwilę z wami postać i pogadać. Za chwilę muszę się szykować, malować, jechać z Russellem, jechać na zakupy, posprzątać mieszkanie, no domowe, codzienne obowiązki, plus jeszcze parę rzeczy muszę załatwić, takich już pracowych, że powiem tak. Słuchajcie, ja jak widzicie troszeczkę delikatny makijaż, ale to jednak, bo no niestety jestem teraz swoją chodzącą wizytówką. Wizytówką swojej rodziny. Chcę pokazać, że każdy może osiągnąć to, co chce. Więc lepiej z makijażem czuję się wtedy taka odważniejsza. Bardziej kobietom sukcesu. Dzisiaj mam takie ubranka, mój synek tu leży. Myśku, idź już buty ubrać, białe, wyjściowe. Tak, te nowe. Ja dzisiaj mam zwykłe leginsy, taka bluzeczka. Dziękuję wam w ogóle za wszystkie komentarze typu bardzo schudłaś, fajnie wyglądasz. Staram się. Latka lecą do góry, ale czuję się coraz młodsza i tak mi się wydaje, że coraz młodziej wyglądam.
Oczywiście w cudzysłowie. Jedziemy zobaczyć prezent urodzinowy dla Russella z tego względu, że muszę go zobaczyć, bo ja będę kupowała online. A chcę przymierzyć, chcę zobaczyć, jak to wygląda, wiecie, rozmiarowo, bo nie znam się na rowerowych rozmiarach. I jedziemy zobaczyć, jakie rozmiary będą dla niego odpowiednie, bo zbliżają się jego urodziny. A czemu online, czemu nie w sklepie? A właśnie, dlatego, że znam świetny program, który uczy oszczędzania przez internet i dzisiaj jadę na zakupy, ale myślę, że od następnej wypłaty już wszystkie zakupy będę robiła, większość zakupów będę robiła online, nawet spożywczych, z tego względu, że po prostu mi się to opłaca. Obracam tymi pieniędzmi, które uzbieram. Ale jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało do mnie, odpowiem wam, pokażę wam, jestem do waszych usług, dlatego, że jeżeli wy macie, to ja też mam, bo to w życiu nic nie ma za darmo. Pamiętajcie, nic nie ma za darmo, wszystko kosztuje. Tak, ale dlaczego się nie nauczyć tego właśnie oszczędzania? Ja zawsze byłam za tym, żeby jak najmniej wydać, żeby mieć jak najlepsze cele. Na przykład kupuję żółte karteczki po to, żeby sobie uzbierać na jakiś ekstra fajny, droższy zapach, na który mnie nie stać by było, ale... No nie wiem, każdy gdzieś tam oszczędza, prawda? Robimy coś dla siebie, nie dla kogoś. Dla siebie. Właśnie. Dlaczego się tym nie podzielić? Jeżeli będziecie mieli taką ochotę, no to tak, zna się tutaj bardzo dużo tych myków. A Laura ma taki sam telefon jak ja, tylko czarny. Dzisiaj przyszedł i bardzo się cieszy. Okej, zmykam, bo jeszcze właśnie muszę jechać do sklepu. Dzisiaj będzie to prawdopodobnie Lidl. Także do zobaczenia, robaczki. Wielka buźka. Chowam. Dam Russellowi, za 20 sekund mam meeting, ale jeszcze muszę jedzenie dać psu. Później się odezwę, buźka, jestem w domu, idę na... Słuchajcie, jedzonko dla psa tym razem takie, jeszcze nie miał, zobaczymy. Małe piersi, tak, szyneczka pachnie, tak. Małe paski z piersi, tu jest jeszcze jedna taka puszka na wypróbowanie. Tutaj mamy green... Myślałam, że ktoś dzwoni. Zieloną soczewicę, szparagi zielone, ogórki, jajka, spicy pepperoni i mild pepperoni, ale nie widziałam, że wziąłam inne. Sobocka, żywiecka, wiejska, z indyka pierś, 4-6 grejpfrutów, ser Gouda, ketchup, sok dla Laury, bekon, owoce, Coca-Cola. Jeszcze jedna siatka. I obiadek. No i to jeszcze jedna siatka. Pomidorki, jeszcze jeden grejpfrut się zapodział. Tu mam, zobaczcie, odświeżę do powietrza ten W5. Ariel, uwielbiam w ogóle Ariel. To jest ten cold wash. Ja tylko 30-40 stopni biorę, więc super. Na 24 prania. Później do łazienki i do kuchni psikacz. Kapusta, bo mam ochotę zrobić tutaj taki bigos ze słodkiej i z kwaśnej kapusty, z bekonem, no po prostu bigos, nie? Chleb ciemny i tutaj mam pasztet, koncentrat pomidorowy, buraki, jedno zwykłe mleko i maskę do włosów. Miałam odżywkę, miałam szampon i miałam i maski jeszcze nie miałam. I tu jest niby głęboko nawilżająca maska. Zobaczymy, jak się sprawdzi, bo odżywka była świetna. Zastanawiałam się między odżywką a mokrą, bo owoce były. Odżywką a maską, ale jednak wygrała maska. Dobra, kochani. No to by było na tyle. Wstawiam ziemniaki, robię surówkę i obiad jest gotowy. To pospiesz się. Jakbyś mógł, kochani. Zobaczcie, jakie to jest tłuste. Jakie to jest tłuste. Ale teraz wam powiem taki mek. My zawsze jeszcze dodajemy, my ludzie ogólnie, ja tu już staram nie używać tłuszczu, ale mówię o takim, no jak się normalnie gotowało, to jeszcze do tych żeberek i tak się dawało jeszcze tłuszcz, żeby smażyć w tym garnuszku. Bo przemoc w rodzinie będzie. Przywalę i ci walnę. Patrzcie, patrzcie na to. No. Patrzcie, jakie żeberka. No i to jest ten wytworzony soczek i... O Jezu, jak się fajnie rozpadają. Dobra, zaraz nałożę i wam pokażę.
Jakie pyszności, a jak pachnie zabójczo. I do tego gniecione ziemniaki, bo trzeba coś z tym zjeść, nie? Coś zielonego, chyba szparagi albo ogórki. Co wolisz? Mamy coś innego jeszcze zielonego? Tam w tym. W szafce. Coś zielonego. Dobra, zaraz to zrobimy. Właśnie się rozpadało, ale powiem wam, no... Russell z Muki było nieciekawie, śmiesznie i szkocka pogoda powróciła. Tak wygląda moje jedno garnkowe danie z żeberkami, pomidorami, serem i tak dalej, i tak dalej. I do tego tu mam szparagi, ale jeszcze będę miała ogórki konserwowe. Dziękuję ślicznie za uwagę. Idę jeść, póki ciepłe, a później spędzić wieczór z moim ukochanym. No i trochę się pouczyć. Także... Dziękuję, do zobaczenia, pa pa.